Rozpoczynając naszą pracę ze świadomym oddechem, należy sobie uświadomić naszą fizyczność, wejść głęboko w siebie i rozpocząć pracę, której dużą rolę odegra nasza wyobraźnia. Ponieważ teraz będziemy pracować na obrazach. Będziemy tworzyć sobie, wizualizować nasze ciało od wewnątrz, jak ono wygląda. Będziemy tworzyć sobie jego obrazy w naszej głowie. Jak to zrobimy? Słuchajcie, to ćwiczenie można wykonywać zarówno w pozycji leżącej, jak i stojącej, ale ja proponuję, jeśli macie taką możliwość, to rzeczywiście wykonywać je w pozycji leżącej, dlatego że wówczas możecie cały swój ciężar oddać ziemi. Tak? Totalnie się wyluzować, rozluźnić. Kiedy leżymy, to też nasze barki się nie unoszą, tak? One automatycznie po prostu leżą sobie swobodnie. Zamykamy oczy i teraz będziemy się rozluźniać i będziemy skanować nasze ciało. I mamy nogi prosto? Tak, jak leżymy, słuchajcie. Leżymy sobie swobodnie na plecach, ręce wzdłuż ciała, ale ręce jakby nie przytulają się do ciała, tak? Tylko jest pewien taki kąt przestrzeni między nimi. Tak naturalnie się jak widać to umadzi, tak. Dłonie, wewnętrzna strona dłoni skierowana jest do sufitu, stopy luźno. I teraz zadaniem Madzi jest zamknąć oczy i swoim wewnętrznym okiem zobaczyć kości swoich palców u stóp. Wyobrazić sobie, że w ogóle cały organizm zbudowany jest tylko i wyłącznie z kości, od których odczepiły się mięśnie. Nie mamy mięśni. Otacza nas tylko powietrze dookoła właśnie naszego układu kostnego. Jest tylko powietrze. I jakby zobaczyć wewnętrznym okiem to w kościach naszych palców, następnie przerzucić wektor uwagi, przesunąć do śródstopia, zobaczyć kości swojego śródstopia. Nigdy się nad tym nie zastanawialiśmy, tak? Jak jest zbudowana nasza kość. Jak jest zbudowana w ogóle nasza stopa, tak? Może uczyliśmy się tego na lekcjach biologii, ale nie uświadamialiśmy sobie tego tak wewnętrznie. A to jest, słuchajcie, bardzo, bardzo ważne. Wydaje się wręcz takie banalne, ale na co dzień tego nie robimy przecież. Tak? Przechodzimy uwagą na naszą kostkę, na kości naszej kostki. I kolejno, bardzo powoli, naszą uwagę kierujemy na nasze łydki. Tak? Spróbujmy zobaczyć je od wewnątrz, jak one wyglądają. Wędrujemy do kolana. Jak ono jest zbudowane. I bardzo, bardzo powoli budujemy kości naszych ud. Pamiętamy o tym, że nie mamy mięśni. Zbudowani jesteśmy tylko z kości otoczonych powietrzem. Następnie tą uwagę kierujemy do miednicy. Tak? Poczujmy, jak to powietrze jest takim paskiem, który nas tutaj dookoła otacza. Tak jest. Wędrujemy teraz naszą uwagą w tył, tak, do kości ogonowej. I teraz nasz kręgosłup będzie taką drogą, po której nasze oko rozpocznie swoją podróż. Tak bardzo powoli będziemy przemieszczać się od odcinka lędźwiowego, kręg po kręgu, w stronę odcinka piersiowego. Tak, zauważmy ten nasz kręgosłup, poczujmy go, doświadczmy go i poczujmy też, jak bardzo ciężar naszego ciała oddajemy ziemi. Poczujmy też to, jak podczas wydechu nasz pępek stara się przykleić do podłogi. Tak? I powolutku skanujmy te nasze kręgi, aż dojdziemy do obręczy barkowej i wówczas delikatnie pozwalamy sobie z rejonu naszych barków naszą uwagę skierować na nasze przedramiona, na kości naszych przedramion. Ramion, przepraszam, cię pomyliłam się. Czyli z naszych
z naszej obręczy barkowej wędrujemy do kości ramion, do łokcia, następnie do kości przedramienia. I teraz uświadommy sobie kości naszej dłoni i naszych palców, każdego po kolei. Możemy tak naprawdę przy tym ćwiczeniu wykonywać drobne ruchy, ale niech one nie będą przerysowane, tylko jeśli rzeczywiście czujemy i taką potrzebę. Podczas tego ćwiczenia może wystąpić coś takiego jak taki delikatny wstrząs w którymś miejscu. To będzie sygnał dla nas, dla naszego organizmu, że w tym miejscu kumuluje się nasze napięcie. Że to jest to miejsce, które wymaga rozluźnienia. I słuchajcie, od tych paluszków wędrujemy sobie z powrotem do nadgarstka, do kości przedramienia, do łokcia. Aż zawędrujemy do barków i w okolicy tutaj obojczyków, mostka. I wędrujemy znowu do tyłu, na tył szyi. I powolutku przenosimy się aż do ostatniego kręgu szyjnego. Tak. I zostańmy chwilę z tą świadomością. Tak. Wydłużonego kręgosłupa. Zróbmy kilka głębszych wdechów. Co jest jeszcze, słuchajcie, ważne podczas tego ćwiczenia? To, żeby poza ciałem rozluźnić też twarz. Tak. Staramy się oddychać nosem, ale nasze usta niech będą delikatnie rozchylone. Delikatnie, tak? Nie chodzi o to, żeby otworzyć szeroko buzię, ale też nie zamykamy jej, tak? Usta są swobodne. I w ten sposób, mimo tego, że my oddychamy nosem, część jakby powietrza mimowolnie wpada ustami, głaszcząc nasze podniebienie. I możemy sobie wówczas dobrać troszeczkę tak oddech. Więc spokojnie, tyle ile potrzebujesz, tak? Tutaj żuchwa się wówczas też rozluźnia i tak chwileczkę oddychamy. To jest też ćwiczenie, które można wykorzystać, kiedy nie tylko potrzebujecie rzeczywiście rozluźnić wasze ciało, aby jakby dojść do kolejnej aktywności, rozpocząć kolejną aktywność fizyczną, ale takie ćwiczenie możecie też wykonać na przykład wieczorem, jeśli ktoś z was ma problemy z zaśnięciem. To ono też się świetnie sprawdza. I teraz bardzo powolutku, Madzia, nie otwierając oczu, przetoczy się na swój prawy bok, bardzo delikatnie. Tak jest. I zostanie chwilę w takiej pozycji, bo się będziemy uspokajać nasz organizm. Tak. I dopiero będąc w tej pozycji, kiedy Madzia już poczuje, że to jest ten moment, może bardzo powolutku, bardzo spokojnie otworzyć oczy. Tak. Pomrugać parę razy na spokojnie. I bardzo, bardzo powoli z tej pozycji może przejść do siadu. Tak jest. Przyjemnie, prawda? Zgadza się. To jak mówiłam, fantastycznie jest, jeśli mamy możliwość wykonania tego ćwiczenia w pozycji leżącej, ale nie zawsze tak będzie. Bo jeśli na przykład będziemy czekać na wejście na egzamin, no to nie położymy się na korytarzu. Znaczy możemy, ale... Ale nie wiemy, co na to inni generalnie, ale... Znaczy, możemy. Ale na przykład jeśli jedziesz autobusem, no to się nie położysz w autobusie, bo może nie być miejsca po prostu zwyczajnie. Tak, więc wówczas możemy to ćwiczenie wykonać w pozycji stojącej. Jak najbardziej. Ale jednak dużo przyjemniejsze jest, jeśli leżymy. Prawda. Słuchajcie, pokażemy wam jeszcze jeden element rozgrzewki, którą możecie wykorzystywać w takich... Słuchajcie, pokażemy wam teraz element rozgrzewki, który możecie wykonywać przed na przykład spektaklem teatralnym, przed grupowym wyjściem na scenę, które wpływa świetnie na integrację zespołu,
ale również właśnie rozluźnia nasze ciało. Przeważnie stajemy wówczas w kręgu, ale możemy tylko na przykład stanąć sobie w jakimś takim pociągu. My akurat jesteśmy tylko we dwie z Madzią, więc ja wykonam to ćwiczenie na Madzi. Położę jej teraz ręce na plecy i będę je wykonywać prosty masaż. Tak? Czyli co? Na początku, słuchajcie, będę ugniatać jej plecy. Tak? Ugniatamy, tak? Przyciskamy. Mhm. Tak, ugniatamy. Tak jest. Ugniatamy. Kiedy już odpowiednio ugnieciemy, ja mówię, że to jest takie ugniatanie ciasta na pierogi. Zawsze. Metkarz, mam dreszcze. No, najlepiej ruskie. Dlaczego? Tak. I później rozcieramy całe plecy. Tak. Wówczas zwiększa się ciepłota ciała. Również na naszych rękach. I teraz uwaga, uwaga. Przechodzimy i zaczynamy uderzać paluszkami w plecy. Wykonujemy taki kapuśniaczek. Tak jest. I teraz uwaga, uwaga. Ostatnim elementem tego ćwiczenia jest to, że zaczynam delikatnie poklepywać plecy Madzi. I Madzia w momencie, kiedy już poczuje, że to jest ten moment, zacznie po prostu wydawać z siebie głoskę A. Dobrze? Na A albo na U wyda. Okej. Okay. I słuchajcie, super to brzmi rzeczywiście grupowo, kiedy poczujemy, że ten dźwięk się wzmaga. I fajnie razem działamy, rezonujemy na siebie, tak? Ze sobą. Ale to już na siebie. Nas jest tylko ze dwie. Sobą. Ze sobą. O, nie na siebie, tylko ze sobą. Tak, właśnie. Że ze sobą współdziałamy i to brzmienie rzeczywiście wychodzi tak fajnie z trzewi. Więc proponujemy Wam wykorzystać je w jakiejś takiej zbiorowej pracy. A najlepiej wychodzi, jeśli osób jest tak 10, 8. To wtedy rzeczywiście można stworzyć koło. Dobra, były smogi, to będą psy. Tak, smog był bardzo smutny, rozpłakał się, ale już wracamy do żywych, tak. Na sam koniec naszych ćwiczeń, już taki naprawdę sam koniec. Czy to się okaże? To się jeszcze okaże. Wracamy na chwilkę na podłogę i zakończymy to ponownie relaksacją, bo przed i po ćwiczeniach warto właśnie znowu wrócić do relaksacji, uspokojenia się, dlatego wracamy na ziemię. To jest tak samo, słuchajcie, jak przy wykonywaniu ćwiczeń fizycznych, że na początku, przed jakby tym właściwym treningiem wykonujemy rozgrzewkę, a na koniec rozciąganie ciała, więc my troszeczkę jakby pójdziemy też tą drogą. I znowu to Madzia się położy. Ja lubię leżeć, więc... Tak, Madzia lubi leżeć, więc Madzia się położy. I słuchajcie, teraz robimy sobie na koniec takie ćwiczenie, które będzie miało na celu rozluźnić nasze ciało, ale uwaga, uwaga, już nie pobudzać je do kolejnych działań. Ten relaks już nie będzie służył temu, żeby ciało podjęło nową, kolejną aktywność, tylko to będzie taki rodzaj relaksacji, którą można na przykład wykonać po jakimś wysiłku, czy to fizycznym, czy intelektualnym, tak? Czy to już będzie ten rodzaj ćwiczenia, które ma nas totalnie wyłączyć. Możemy nawet zasnąć przy nim. Mhm. Do wykonania tego ćwiczenia będziemy potrzebować partnera. Pierwsza podstawowa rzecz, ponieważ osoba leżąca niewiele będzie robić. O tak. Natomiast osoba siedząca dobrze, żeby miała gdzieś pod pazuchą przygotowany, za pazuchą przygotowany jakiś pędzel. Ja mam akurat taki duży, malarski, ale to może być malutki pędzelek, byle miał takie dosyć miękkie, przyjemne włosie. Ponieważ słuchajcie, tak naprawdę zmysłem, który jest chyba, myślę, takim najbardziej istotnym dla naszego rozwoju, jest zmysł dotyku.
Oczywiście jakieś tam, nie wiem, 90 czy więcej procent czerpiemy ze wzroku, patrząc na świat, jakby zbierając informacje z otoczenia, ale jednak no, nie potrafilibyśmy się rozwijać bez zmysłu dotyku, tak potrzebujemy tego. Więc na koniec zrobimy sobie taki mały masażyk tym właśnie oto włosiem. I zadanie moje będzie takie, że ja będę sobie po prostu malowała obraz. Moim płótnem będzie Madzia. A zadaniem Madzi będzie, jeśli rzeczywiście gdzieś tam poczuje dotknięcie pędzla, to może delikatnie poruszyć tym fragmentem ciała. Ale tyle, ile chce, tak? Jakby tutaj wszystko robimy, że tak powiem, nie lubię tego słowa, ale no w wolności, tak? Czyli tyle, ile chcemy. Nie przerysowujemy niczego, tak? Wszystko jest na tyle, na ile w danym momencie nasze ciało potrzebuje. Mhm. Bardzo fajnie jest przy tym ćwiczeniu. Można sobie na przykład włączyć jakąś ulubioną muzykę i się rozluźnić. Mhm. Ja poznałam to ćwiczenie, słuchajcie, kiedyś. Jest to takie ćwiczenie, które bardzo lubi praktykować moja koleżanka Ania. I wykorzystywałyśmy to ćwiczenie na takich warsztatach familijnych. Rodzica z dzieckiem. I też Wam polecam. Tak? Jest to ćwiczenie, które rzeczywiście jakoś też fajnie wpływa na kontakt. A jak to się ma, słuchajcie, do głosu? Tak? Ma się to w ten sposób oczywiście, że nas to relaksuje, ale też to, że często pracujemy w parach albo pracujemy w takim zespole ludzi i musimy się jakoś dotrzeć, tak? Nie zawsze musimy się lubić. A jeśli się już dotykamy, a nie dotykamy się bezpośrednio, tylko dotykamy się za pomocą przedmiotu, to gdzieś tam skracamy ten dystans między sobą. Nożyczki chciałam pokazać, ale lewą ręką umiem, ale jest mi trudniej lewą ręką. Więc jakby za pomocą tego prostego przedmiotu, jakim jest pędzel, zmniejszam mój dystans między mną a partnerem, tak? Mhm. Zaczynamy jakoś tam ze sobą funkcjonować. Tak. Możemy też po buzi, chyba że ktoś nie lubi, ale Madzia chyba lubi. Mhm. Słuchajcie, fantastyczna rzecz, tak? Tego, czego my sobie nie powiemy, powie nam przedmiot. To się rzeczywiście później fantastycznie sprawdza przy pracy zespołowej. Tak, można robić na przykład jakieś okręgi, jak się już troszeczkę wkręcimy. Można zacząć coś rysować na plecach. Na pewno w dzieciństwie rysowaliście sobie na plecach paluszkiem. To też jest ćwiczenie relaksacyjne. Tak jest. I co, jak fajnie jest zakończyć to ćwiczenie? Oczywiście możemy go robić bardzo, bardzo długo. My tu zrobimy w takiej skróconej wersji. Bardzo fajnie jest, słuchajcie, najechać sobie tutaj na czubek głowy. Tak. I zakończyć go właśnie na samym czubku głowy. Czyli tam, gdzie jakby najwięcej tego napięcia się zbiera. I powolutku zjechać pędzlem na podłogę. Tak, i Madzia oczywiście zrobi to samo, co podczas ćwiczenia skanowania ciała, czyli obróci się na prawy bok. Zawsze staramy się podczas takich ćwiczeń zakończyć je obracaniem się na prawy bok. Nie wstajemy od razu, tak? Nie robimy niczego tak, słuchajcie, tak szybko, tak? Nie rwiemy naszych działań, tylko niech one będą takie bardzo, bardzo płynne, tak? I powoli otwieramy oczy i możemy przejść do siadu. Zmieniłam Ci fryzurę. A, dziękuję. Zrelaksowana? Mhm, jeszcze ja. Fantastycznie. To teraz ja tak chcę. Dobrze, to po nagraniu cię. Dobrze. Namaluję cię. Liczę na to. Słuchajcie, i tym sposobem chyba już dotarliśmy do tego
absolutnego końca naszego dzisiejszego spotkania i to, co chciałyśmy Wam tak na koniec w ramach podsumowań powiedzieć. Przede wszystkim pamiętajcie o tym, żeby dbać o Wasze ciało, czyli odpowiednio je nawadniać. To prawda. Ograniczyć picie kawy, bo ona nam tutaj wysusza, herbata tak samo zresztą. Tak, dokładnie. I też słuchajcie, no dbać o to nasze ciało, bo też jesteśmy tym, co jemy, tak? Jeśli będziemy się tylko posiłkować jakimiś fast foodami, to może się pojawić u nas refluks, który również źle będzie wpływać na jakość naszego mówienia po prostu. I co jeszcze? Ja bym powiedziała, żeby się wysypiać. No to mówimy takie trochę oczywistości, ale no do momentu, kiedy się ich jakby nie przyswoi, to nie będzie nam się dobrze żyło i też mówiło właśnie. I chyba to jest tak z tymi właśnie takimi bardzo banalnymi stwierdzeniami, że one wbrew pozorom są bardzo, bardzo trudne do osiągnięcia. Wydaje się, że przecież no wysypiam się, no ale powiedzcie sami, czy śpicie te 7-9 godzin. 7-8. Jest ciężko, 7-8 no. Godzin, dokładnie. I co? Ze swojej strony możemy też zaproponować to, że aktywność fizyczna, każda jest wskazana. Jazda na rowerze, ćwiczenia jogi, ćwiczenia uważności. Jeżeli chodzi o głos i właśnie emisję głosu, to joga jest taka najbardziej pozytywnie wpływająca na to nasze mówienie. Dokładnie. Ona świetnie reguluje właśnie pracę oddechu. I tym akcentem kończymy. I dziękujemy i życzymy Wam wszystkim powodzenia w Waszej pracy z głosem.